Witam w kolejnym filmie. Już chyba tradycją się staje, że kolejny film rozpoczynam wędrówką na swoją starą miejscówę, gdzie zawsze coś jest. No i tym razem też coś jest. Fotelik, troszkę mebli. Co to jest? Aha, to jest szyna do szafy, chyba jakaś prowadnica. Aluminium. Niko, zostaw tam, nic nie ruszaj. Chłopie, żebyś mi się nie nażarł czegoś tu. Szafa. Kawał szafy. Na wysoki połysk drzwi. No ale nic takiego, co można byłoby tu wykorzystać, chociażby na działkę. Nic ciekawego nie widzę. No nic, ja lecę dalej, a was zapraszam do oglądania. Ktoś mi powiedział, po środku parku nie powinno być mebla z wystawki. A jednak ktoś go tutaj porzucił, chyba się rozmyślił. No i parę metrów dalej coś widzę, że stoi. Kubeczki, talerzyki porcelanowe, kubeczki ktoś wystawił do zabrania. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj, jak widać, na ostro przygotowuję się do wysyłki tych wszystkich rzeczy. Będę musiał to rozdzielić na dwie paczki, bo maksymalna wielkość, właściwie masa paczki może być 31,5 kg. A tu łącznie mam prawie 50 kg, bo tam jeszcze jest parę innych rzeczy. I będę musiał rozbić to po prostu na dwie paczki, ale rzeczy już jadą do nowego właściciela i to mnie bardzo cieszy. Proces pakowania przebiega jak na razie dobrze. Część już dużo spakowana, no tu są najcięższe rzeczy. Młotki, nie młotki, jakieś śrubokręty, klucze. Wszystkiego po trochu i tutaj to jest wszystko najcięższe. Tu jeszcze mogę 8 kg dopakować, bo ważyłem, żeby nie przekroczyć tych 31. A po pakowaniu paczek przyszedł czas na ostatni dzisiaj spacer. Idziemy zobaczyć starą miejscówkę, czy coś nowego jest, ale nie ma nic. Nie ma nic. Wszystko to, co już było, to, co widziałem. O nie, lampa jakaś jest. Tego nie było. A bażur się rozsypał. Potłukł się. Stareczko. No to jakieś zwierzę grasuje. Idę stąd. Słuchajcie, nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło. Przed chwilą byłem w pracy i pani chciała wyrzucić taką skrzyneczkę. Zapytała się mnie, czy chcę. Powiedziałem, że chętnie. Ona jest wprawdzie pusta, ale jest fajna. Przyda się na pewno. I jeszcze to miała do oddania. I się pyta mnie, czy ja chcę. Nie wiem, czy to jest pełne, czy to jest puste. Jest dość ciężkawe. Nie otwierałem, czy tam jest jakaś zawartość. Sama skrzynka w sobie już jest troszkę warta. No i komisyjnie otwórzmy to. Kurde, normalnie aż mi się łapy trzęsą. No dobra. Nie jest to Bosch. Tu jest coś z DeWalta. Kurde, ale i tak fajnie. Za darmo dostać? Ciekawe, czy działa. Dobra, to później będę patrzył. Ale no super sprawa. Jeszcze ponoć ekspres do kawy ma do oddania. Też go na pewno przytulę. Popatrzcie. Jest jeszcze ekspres do kawy. No jest trochę brudny. Babka mówiła, że on stał długo w piwnicy. Nie był czyszczony. Trzeba będzie go wyczyścić, zobaczyć, czy działa. Jeżeli działa, to pójdzie. A jeżeli nie działa, to też pójdzie. Takiego jestem zdania.
Później będę testował, zdam relację co i jak. Zapraszam. No i dobra, wszystko już jest zwiezione do domu. To muszę zobaczyć, bo nie patrzyłem. No ciekawe, co to jest, czy to działa. Podejrzewam, że baterie będą. No teraz pytanie, czy baterie, czy sprzęty, ale no wiadomo, że w 90% się to baterie szlak jasny trafia. Zobaczę, popatrzę, może ktoś to weźmie. Ja tego nie będę raczej używał. Druga sprawa, ta lampa, możecie ją kojarzyć z poprzedniego filmu, co ten sprzęt muzyczny brałem. Wziąłem tą lampę z myślą o sobie. I jakie moje wielkie zdziwienie było, kiedy zobaczyłem w internetach, że ta lampa to jest jakiejś firmy Luceplan i kostuje 270 euro. Szok za takie coś. Dziwi mnie, że ludzie dają tyle pieniędzy za takie, no, zwykłe. Co tu jest, znaczy no kwestia gustu, ale no ja tego nie rozumiem. Dobra, ekspres już w domu. Będzie pierwsza próba. Coś tam się włączyło i się wyłączyło. Kawka jest. Coś tu trzeba czekać. Nie wiem, o co tu chodzi. No, ale skoro trzeba czekać, to czekamy. Kurde, nawet chodzi. Woda gorąca. Dobra, zobaczymy, czy robi kawę teraz. No dobra, zrobimy. Dzwonek mieli. Zobaczymy, czy wyjdzie normalna kawa. Co to już? Kurde, nie nawet robi kawy. Dobra. Trzeba to wyczyścić, wykąpać, odkamienić, odgrzebić i zobaczyć. I tak wygląda efekt końcowy po czyszczeniu. Elegancko wygląda, czyściutki, pachnący, odkamieniony. Myślę, że ktoś, kto go weźmie, będzie zadowolony. Robi ładne kawy. A dzisiaj w sklepie muszę to kupić, bo teraz idę czyścić taras. Więc to i weźmiemy do kamienia ten płyn z Karchera. No i do kasy. Tak bardzo zielony jest ten taras, już spłyskany chemią. I lecimy. Prawie jak moje budki. Robota skończona. Wyszło elegancko, czyściutko. Ładniutko. Zawijam sprzęt i się zbieram. Teraz wyczyszczony. A ja przybyłem tu w sprawie tego. Muszę to spakować do auta, gdyż jutro
gdyż jutro chcę to wywieźć na złom, bo nie jest mi to do niczego potrzebne i trzeba się tego pozbyć, tego i tam jeszcze są nóżki gdzieś w tyłu domku. Bardzo ładna nierdzewka, ale ja nie mam co z tym zrobić, nie mam pomysłu na to, ale ptaszki śpiewają bardzo ładnie. Nic, ja się zabieram za robotę. Złom sprzedany, fujara ze mnie, bo nie nagrałem wam ile tego złomu było, ale tu możecie sobie zobaczyć, jest mosiądz, są baterie od kranu o 90 centów, czyli 30 centów za kilo, kable. To były te kable takie drobne, które już tam nie dało się okorować. Miedź, czyste kable 5,80 za kilo, bo 2 kilo było. Mosiądz, no to mosiądz wiadomo, zawsze robi robotę, nie? Mieszany IVA 8 kilo. No, myślałem, że nierdzewka jest droższa, tu za 8 kilo 6,40. Myślałem, że będzie więcej. No i dobra, złom sprzedany. Ja zabieram się za budowę tutaj kisty na kwiaty. I tym miłym akcentem będę kończył ten odcinek. Lecę robić, póki pogoda jest, póki deszcz nie pada. Choć zapowiada się, że może padać. Trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka.